Marcin Wikuł, witam po przerwie. To są gorące pytania telewizji w Polsce.pl, a teraz naszym gościem jest Małgorzata Wypych, wdowa po Pawle Wypychu, ministrze w kancelarii prezydenta RP, który zginął w Smoleńsku. Dzień dobry, pani Małgorzato, witam. Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu. Pani Małgosiu, rozmawiamy dzisiaj o materiale tygodnika Sieci, a jednak był trotyl. To ustalenia z brytyjskiego laboratorium, które przedstawiamy, cząstkowe, dlatego tak jakoś chłodzimy atmosferę wokół tego, ale fakt jest taki, że brytyjskie laboratorium potwierdza obecność materiałów wybuchowych na tych szczątkach, które badały. Jak pani sobie zobaczyła takie stwierdzenie, a jednak był trotyl, to co sobie pani pomyślała? Znaczy, można powiedzieć, że jednak mieliśmy rację, ponieważ od samego początku mówiliśmy o, między innymi o tym, że Centralne Laboratorium Policji tutaj w Polsce nie ma akredytacji do tego rodzaju badań. To są te opinie, które były przedmiotem rozważań prokuratury wojskowej, jak również no, pewne wątpliwości co do sposobu w ogóle badania, między innymi dobrania metod, które z Markiem Pezą o tym przed chwileczką mówiliśmy. No to były po prostu ordynarne, skręcone badania. Tak, badamy czterema metodami, tylko jeżeli cztery pokażą, że coś jest, to uznajemy, że jest, a jeżeli trzy pokażą, to znaczy, że nie ma, zupełnie różne metody. W szczególności, że też jakby w sieci można znaleźć informacje na temat jednego z wykładów, gdzie było pokazane na początku, że rzeczywiście jest wybuch, po czym jedna z metod wykazała, że wybuchu nie było. Nie ma. Mhm. I to była jedna z tych czterech metod użyta. Pani mówi o tym z taką specyficzną satysfakcją, można powiedzieć, tak, że jednak mieliśmy rację. Rzeczywiście w 2012 roku Cezary Gmyz opisał to, czy też podał jako pierwszy tą informację w artykule Trotyl na wraku Tupolewa. Potem spotkały go reperkusje, został wyrzucony z pracy. W to wszystko gdzieś od samego początku zamierzana jest polityka. Czy to była taka prawda niewygodna dla ówcześnie rządzących, dla osób, które miały to wyjaśniać, a tak naprawdę nie wyjaśniały? To znaczy, panie rektorze, nie tyle z satysfakcją, ale bardziej z taką goryczą, dlatego że tak naprawdę mamy grzechy zaniechania. To, o czym od samego początku mówiłam, że te 24 godziny, czyli tuż po katastrofie, zostały zaprzepaszczone na zawsze. Teraz próbujemy uzyskać odpowiedzi na to, co powinno być uzyskane tak naprawdę w ciągu właśnie tych przysłowiowych 24 godzin. Jak najszybciej pozbierać wszystko z miejsca. Jak najszybciej pozbierać wszystko z miejsca katastrofy, pokazać, że to nie jest tylko i wyłącznie czarno-białe, że był tylko wypadek, czy że był tylko wybuch. Natomiast tak jak tutaj pan redaktor powiedział, no rzeczywiście należy studzić, to jest jeden z dowodów. Wiemy, że tych materiałów oddanych do różnych ekspertyz jest bardzo dużo. Mamy zebrane materiały również biologiczne, ponieważ zakończyły się sekcje zwłok, ekshumacje, dokładnie. To jest olbrzymi materiał dowodowy i myślę, że należy po prostu w tym momencie pozostawić jednak działanie dla prokuratury, ażeby mogła to zebrać, mogła to ocenić. I zobaczymy, no na razie postępowanie jest cały czas w toku. To są informacje te o tych badaniach brytyjskich, które uzyskaliśmy absolutnie nieoficjalnie. Prokuratura tego na razie nie chce potwierdzić, natomiast no my jesteśmy pewni tego, co piszemy. Dlaczego prokuratura w ogóle tak oszczędnie dzieli się wiedzą, a może z rodzinami dzieli się nieco oficiej? To znaczy, panie redaktorze, wydaje mi się, że jeżeli chodzi ogólnie o katastrofę smoleńską, to jednak ona żyje w sferze tej medialnej. Ale nie należy zapominać, że jest prowadzone postępowanie prokuratorskie, który ten materiał, który jest uzyskiwany, musi być zamieniony na materiał procesowy. To jest zupełnie inny proces niż tylko jak gdyby doniesienia medialne. Dlatego no, ja akurat bym tutaj prosiła ewentualnie o wypowiedź na ten temat przedstawicieli prokuratury. Sama jestem adwokatem, wiem, że na pewnym etapie postępowania prokuratorskiego to prokuratorzy są gospodarzem i wydaje mi się, że akurat w tej obecnej sytuacji, w której jesteśmy, jeżeli chodzi właśnie o działania prokuratury, można mieć do nich zaufanie. A nie ma pani takiego niedosytu jednak informacyjnego? Sama pani mówi, to głośna sprawa, ludzie się tym interesują, potrzebują tych wiadomości. No niewiedza też jest jakimś rodzajem takiej wprowadza pewną niepewność, tak? Czy tam się cokolwiek w ogóle dzieje, co oni robią? To znaczy, ja wiem, że prokuratorzy coś robią. I tak jak pan tutaj redaktor powiedział, jeżeli chodzi o osoby pokrzywdzone, my występujemy w tej sprawie jako osoby pokrzywdzone, mamy określone możliwości, określone prawa, które nam przysługują właśnie z racji występowania w tym charakterze. I z tego korzystamy.
Na części materiałów badanych w laboratorium w Kent, w brytyjskim laboratorium, są materiały wybuchowe, to jest fakt. Natomiast zadajmy pytanie, co dalej, co zrobić z taką wiedzą? No właśnie to jest to, o czym powiedziałam. To jest wiedza dla prokuratorów, którzy muszą ten materiał zamienić na materiał procesowy, czyli taki, który ewentualnie można później wykorzystać w charakterze dowodu przed sądem. Jak wygląda teraz pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej? Bo wiadomo, że to jest temat, który z jednej strony wszystkich interesuje, ale też bardzo dzieli polskie społeczeństwo. Jest wręcz politycznie wykorzystywany do takiego rozgrywania. Jesteś albo z sekty smoleńskiej, albo jesteś z sekty pancernej Brozy i wiesz już, co się wydarzyło. Pani to na co dzień odczuwa, taki podział? To znaczy, jeżeli o mnie chodzi i o moją rodzinę, to myślę, że aż tak ostrego podziału nie wyczuwamy. Natomiast rzeczywiście no jest to temat, który wzbudza bardzo duże emocje i powoduje, że każdy z nas ma coś do powiedzenia. Interesujące to jest tak naprawdę również to, że co się działo po katastrofie. Akurat uczestniczę w postępowaniu sądowym, gdzie badamy, co się działo przed katastrofą, czyli organizacja tego lotu, przelotu, to wszystko, co doprowadziło do wizyty 10 kwietnia. Natomiast również istotne jest to, co się działo po, czyli właśnie te zaniechania, dziwne działania, które miały na celu jakieś, nie wiem, no, zaciemnienie sytuacji. To, o czym też żeśmy tutaj już mówili. Między innymi właśnie informowanie przez prokuraturę wojskową na 15 minut przed konferencją prasową, że właśnie wpłynęła opinia, która ma 1000 na przykład stron, więc no nie ma możliwości w ciągu 15 minut się zapoznania. Obecnie ta sytuacja nie ma miejsca. Rzeczywiście współpraca z prokuraturą jest, przynajmniej z mojej strony. Ja korzystam ze swoich praw jako osoba, jako pokrzywdzona. Natomiast myślę, że czeka nas jeszcze trochę czasu na znalezienie odpowiedzi na te wszystkie pytania, które się nam wszystkim nasuwają. Jest w pani taka cierpliwość, że pani jest w stanie jeszcze poczekać na to, co z tej sprawy wyniknie, czego się można dowiedzieć? Na pewno tak. Zresztą ja od początku mówiłam, że odpowiedzi na te pytania to nie jest kwestia kilku lat, być może nawet kilkunastu. Bo ja mam wrażenie, że mogą trochę jednak niestety, i to mówię też z goryczą, triumfować takie osoby, którym zależało na zaciemnieniu tej sprawy, na niewyjaśnieniu tej sprawy, że tak udało się zagmatwać, że to, czego ludzki umysł nie przyjmuje, to powoduje, że jednak wielu odwraca głowę od tej sprawy i słysząc Smoleńsk po prostu odchodzi, już się tym nie chce interesować. Tak, ale wiele osób też działa troszeczkę na zasadzie pewnego racjonalizmu w momencie, kiedy na przykład właśnie słyszy o tym, że jedno z laboratoriów, które nie jest laboratorium w Polsce, czyli nie może mieć jakichś tam wpływów, można powiedzieć, pozaprocesowych, pozaprawnych, no stwierdziło, że jednak tego rodzaju substancje zostały znalezione na szczątkach pochodzących właśnie z tego samolotu. Pytanie, jak one się tam znalazły. To prawda. Jeszcze zapytam o upamiętnienie, bo od niespełna roku mamy dwa pomniki na Placu Piłsudskiego. Jeden pomnik poświęcony prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, drugi 96 ofiarom, wszystkim tak naprawdę ofiarom tej katastrofy. To była jakaś ulga, że w końcu jest takie miejsce w Warszawie, w godnym miejscu niewątpliwie, że można tam przyjść i pochylić głowę i pamiętać o tych osobach? Ja myślę, że na pewno, w szczególności, że jednak 2010 wizyta, która miała się odbyć, była o tyle istotną wizytą, że byli tam przedstawiciele tak naprawdę całej sceny politycznej. Byli przedstawiciele zarówno rodzin katyńskich, jak i parlamentarzyści. No bo trochę tak mylnie to jest przedstawione, jakby to była tylko katastrofa Prawa i Sprawiedliwości, a przecież wiemy, że byli tam choćby parlamentarzyści wielu innych ugrupowań również. Oczywiście i myślę, że tym ludziom właśnie między innymi dlatego, że dążyli do prawdy, do zachowania pamięci o oficerach, którzy zostali zamordowani w Katyniu, należy się szacunek. No właśnie, a propos szacunku. Mamy też taki film udostępniony przez polską policję, na którym widać, jak dzieciaki jeżdżące na hulajnogach wskakują na ten pomnik. Można powiedzieć, to są jacyś młodzi ludzie, którzy wykorzystują sobie miejską infrastrukturę do tego, żeby poskakać. Spójrzmy na to, żeby poskakać sobie w takim miejscu, ale z drugiej strony też no nie po każdym pomniku być może wypadałoby skakać. Czy to jest jakieś takie przyzwolenie na to, że na ten pomnik można wskoczyć, a na inny niekoniecznie?
Trudno odpowiedzieć tak naprawdę na to pytanie i po jak gdyby zobaczeniu tych zdjęć wydaje mi się, że my jako dorośli czegoś żeśmy nie dopełnili, dlatego że to nie jest kwestia, że to jest pomnik ofiar katastrofy, co do której jest tyle wątpliwości, ale jest to jednak pomnik. No tak, a być może to, że są ciągle te wątpliwości, ciągle ta sprawa jest niedomknięta, to są właśnie jakieś takie niejasności i pole do tych manipulacji. Tak? Ale jest to pomnik. No tak, taki czy inny. Tak? Zasady u nas w Polsce jakoś zawsze żeśmy się szczycili tym, że jeżeli chodzi właśnie o pamięć i o szanowanie pomników, u nas to było. Czy pani ma w sobie taką siłę, czy też taką potrzebę, żeby z ludźmi jeszcze rozmawiać o Smoleńsku w ogóle? Występuję jako pełnomocnik rodzin w sprawie właśnie, tak jak mówiłam, organizacji wizyty, gdzie oskarżonym są funkcjonariusze Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Także rozmawiamy na ten temat. I również mówimy o naszych pewnych odczuciach w związku z całą tą sytuacją. Natomiast na pewno nie jest to tylko i wyłącznie w naszym przypadku, w przypadku mojej rodziny, tylko i wyłącznie sprawa, która jest w centrum mediów, czy jak gdyby w świecie takim społecznym. No jest to nasza tragedia rodzinna. A czy jest coś takiego jak takie nieformalne, nie wiem, Stowarzyszenie Rodzin Smoleńskich, gdzie możecie się państwo w swoim gronie spotkać i bez jakby ryzyka, że komuś będziecie jakby za dużo może mówili o tej sprawie, ze sobą porozmawiać? To znaczy takiego formalnego stowarzyszenia nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o spotykanie się, to tak jak mówię, no ja akurat jestem pełnomocnikiem rodzin, nie występuję w tej sprawie jako rodzina, więc jako prawnik spotykamy się, rozmawiamy na te tematy również. Pani w mediach społecznościowych przy takiej swojej wizytówce pisze prawnik, poseł, ale przede wszystkim i zawsze żona Pawła. Tak. Tak to jest i tak to będzie. Zawsze. Małgorzata Wypych, dziękuję bardzo. Wdowa po Pawle Wypychu, ministrze w Kancelarii Prezydenta RP. Przypominam, to są gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Dziś rozmawiamy o materiale w tygodniku sieci, a jednak był trotyl na szczątkach Tupolewa. Chodzi o brytyjskie laboratorium, które potwierdza obecność środków wybuchowych na szczątkach Tu-154M. Za chwileczkę trzecia część tego programu. Zostańcie państwo z nami.